Witajcie na kanale Ciekawe Ptaszniki. Dziś trochę monotonny, ale mam nadzieję, że jednak ciekawy materiał dla miłośników pająków. Bohaterem filmu będzie mój ptasznik Harpactera pulchripes, czyli złoto-niebieski pająk z Afryki. Słuchajcie, otóż udało mi się uwiecznić na filmie proces linienia pająka. Materiał został przyspieszony 7-krotnie. Mój osobnik na początku filmu był w stadium L6, natomiast na końcu filmu będzie już L7. No i w ten sposób zdradziłem Wam, że ta wylinka się uda. Poprzednio liniał równo 2 miesiące temu. O pająku. Jest to gatunek w miarę nowy w hodowlach, jeszcze kilka lat temu był naprawdę bardzo rzadki. Obecnie można go już spotkać u wielu terrorystów, natomiast nadal jest bardzo pożądany i szczególnie lubiany ze względu na swoje przepiękne ubarwienie. Pająk jest w kolorze złocistym, co pewnie niekoniecznie będzie widać akurat teraz na filmie, natomiast jego odnóża są niebieskawe. Dorosły osobnik wygląda tak. Kilka informacji na temat wylinek u ptaszników. W dużym skrócie i uproszczeniu, bo nie jestem niestety ekspertem. Ciało pająka z wierzchu pokryte jest pancerzem, który wraz z upływem czasu nie rośnie razem z pająkiem. Dlatego też pająki raz na jakiś czas linieją. Maluchy co kilka tygodni, podrostki co kilka miesięcy, starsze nawet dłużej. Częstotliwość linienia, a więc to jak szybko pająk rośnie, zależy od prawidłowych warunków hodowli, czyli od tego jak często pająka karmimy oraz jaką ma temperaturę, wilgotność, etc., etc., etc. Przed nastąpieniem linienia pająk nie przyjmuje z reguły pokarmu, jest mniej ruchliwy, trochę ospały, wiele gatunków zamyka się w swoich norach, gniazdach, szczelnie blokując wejście pajęczyną tak, aby żaden intruz nie miał dostępu do pająka, który podczas linienia jest całkowicie bezbronny. Niektóre ptaszniki tkają z pajęczyny dywan, na którym to właśnie będą sobie leżeć i przechodzić ten cały proces. Swoją drogą pewnie jest on dosyć nieprzyjemny, ale o tym za chwilę. Celem linienia jest przede wszystkim wzrost ptasznika. Natomiast dodatkowym atutem jest możliwość regeneracji uszkodzonych kończyn, ran lub eliminacja innych dolegliwości, takich jak na przykład pasożyty. No i to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe. Pająk, który straci swoje odnóże, już po kilku kolejnych wylinkach jest w stanie to odnóże sobie zregenerować, odtworzyć. Co prawda nowe odnóże nie będzie być może w pełni sprawne albo w pełni identyczne w stosunku do oryginalnego, natomiast będzie. U dorosłych osobników wylinka przygotowuje je do rozmnażania. Jak to przebiega? No tak jak widzicie, pająk leży sobie na plecach, a właściwie na karapaksie. Cały proces linienia trwa od kilkunastu minut do kilku, nawet kilkunastu godzin w przypadku dorosłych osobników. Mój ptasznik liniał dokładnie 2 godziny 15 minut, dlatego film jest przyspieszony. Tak jak powiedziałem, pająk przechodzi wylinkę w pozycji na plecach, co niedoświadczone osoby może trochę zmylić i może błędnie wskazywać na to, że pająk, nie wiem, padł, zdechł, zszedł z tego świata, czy jak to chcemy nazwać. Nic bardziej mylnego. Jeżeli twój pająk leży na plecach, poczekaj, obserwuj, ale nie dotykaj i pod żadnym pozorem nie niepokój pająka. W dużym uproszczeniu, podczas linienia zwiększa się ciśnienie wewnętrzne, pająk pompuje limfę. Limfę, no właśnie, co to jest limfa? Czekajcie. www.google.com limfa, enter. Limfa, inaczej chłonka, płyn tkankowy spływający do naczyń chłonnych, tworzący układ limfatyczny, chłonka jest... Słuchajcie, generalnie nie wiem co tak naprawdę, co to jest limfa, natomiast moim zdaniem jest to taki odpowiednik krwi u człowieka. Jest to płyn, który znajduje się wewnątrz pająka, który odpowiada za procesy życiowe. Tak naprawdę chyba tyle, jeżeli wśród Was jest jakiś biolog albo osoba, która dokładnie wie, co to jest limfa, niech napisze w komentarzu, tak żebyśmy wszyscy mieli jasność jakimś zrozumiałym językiem. No i dobrze, no i... Wracając do tematu, tak jak to przebiega, czyli pająk pompuje tą limfę z odwłoka do głowy tłowia, jego pancerz wtedy pęka i pająk stopniowo, wolnymi ruchami wydostaje się z niego. Można powiedzieć, że po prostu zrzuca starą skórę, ale skóry nie ma, więc tak nie powiem. Co dalej? No słuchajcie, przede wszystkim przez najbliższe kolejnych kilka dni po wylince, u mnie z reguły od 7 w przypadku maluchów do nawet 14 czy 15 dni, pająk ma święty spokój. Nie zaglądam do niego, nie otwieram pudełka czy terrarium, nie karmię, tak? To jest bardzo ważne, nie wolno karmić pająka świeżo po wylince. Z reguły i tak nie przyjmie pokarmu, natomiast może zdarzyć się tak, że zaatakuje ofiarę lub pęsetę i uszkodzi sobie pazury jadowe, które nie zdążą się jeszcze zregenerować, utwardzić po wylince. Otóż tak, moi drodzy, ptaszniki po wylince mają pazury jadowe w jasnym kolorze, nawet białym. Tak dopiero gdy te pazury ściemnieją, będą w 100% czarne, można pająka karmić. Jest to taka niepisana zasada, która z reguły zawsze się sprawdza.
Kilka dni po wylince pająk jeszcze rośnie. Jest jeszcze taki miękki, często żartobliwie nazywany żelkiem, jak te śmieszne słodycze, misie czy inne. No. W każdym razie dopiero po upływie kilku najbliższych dni jego pancerz się utwardzi, a do tego czasu pająk jeszcze troszkę urośnie. Stara wylinka może oczywiście zostać w terrarium, można ją usunąć w przyszłości. Jej obecność w niczym nie przeszkadza pająkowi. Ciekawe jest to, że kolory ptasznika dopiero po kilku dniach od wylinki nabiorą pełnej intensywności. Dopiero po tym okresie przejściowym barwy pająka będą pełne, ładne i będą dopiero cieszyły oko. Wylinka jest bardzo ciekawym i interesującym procesem. Jej obserwacja daje sporo satysfakcji, mam nadzieję, że tak samo wam, jak i mnie. No dobrze, moi drodzy, wiele osób pisze jeszcze w komentarzach, tu i na innych kanałach, że boi się pająków, ale z jakiegoś powodu ogląda takie filmy. Z jakiegoś powodu YouTube takie filmy właśnie podpowiada. Moi drodzy, zachęcam jak najbardziej do tego, aby taki materiał oglądać, bo w ten sposób możecie pokonać swoją fobię i strach przed tymi niesamowitymi zwierzętami. Wielu osobom się to udało, jeżeli ogląda to teraz ktoś, komu udało się przezwyciężyć swoją arachnofobię właśnie przez oglądanie takich filmów, proszę, niech napisze to w komentarzu, tak aby inni widzieli, że jest to możliwe. Właśnie przez oglądanie takich filmów jak ten. Także jeżeli jest tu jakaś osoba, która taki lęk pokonała, niech da o sobie znać innym. Dodatkowo, jeżeli macie jakieś fajne, ciekawe pomysły na kolejne filmy, chcecie się podzielić własnymi zdjęciami, własną hodowlą, własnymi filmami lub macie jakieś uwagi, piszcie do mnie. Aha, słuchajcie, wiem, że to nic wielkiego, ale jeżeli komuś się przyda, to mam do oddania paczkę mchu suszonego od Bioter w kolorze intensywnym zielonym. Ja mam w sumie jeszcze tego bardzo dużo, a szkoda, żeby to leżało i się marnowało. Więc jeżeli komuś z was się to przyda, niech napisze jakiś komentarz, że to właśnie jemu jest to potrzebne, a paczkę wyślę za free do osoby, której komentarz dostanie najwięcej lajków od pozostałych osób. Także chcesz mech, napisz fajny komentarz, jak będzie miał dużo lajków, dostajesz paczuchę. No dobrze, słuchajcie, wiedzą, którą się z wami podzieliłem, mam z własnych doświadczeń, obserwacji, ale również z informacji z forum terrarium.pl, na którym się wychowałem bardzo dawno temu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu, zapraszam do pozostałych materiałów na moim kanale, sprawdźcie je, piszcie, komentujcie, lajkujcie, subujcie kanał i w sumie to tyle. Także dzięki jeszcze raz, pozdro, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!